I kolejny finalista to Wojciech Rychlewski. No, mamy 19-latka na starcie. Mocny, mocny. No, jest bardzo mocny, a jego poczynania oglądać będzie zawodnik, który w zeszłym sezonie, w pierwszej edycji był najdalej. Last man standing, Kuba Zawistowski. Chyba jest największa niespodzianka, że Kuby dzisiaj nie oglądamy na torze, a oglądamy, o właśnie, na trybunach. O, na pewno jest żal do siebie, że nie udało się awansować do wielkiego finału i obronić tytułu. Ale ten... Oj! Ma problemy Wojtek Łap! Łap, łap w drugie tempo, bo trzeciego nie będzie. Dobrze. 30 sekund i druga przeszkoda. Kręcimy czasy i jedziemy przez ten wirujący most. Bez zachwiania, nawet mu powieka nie drgnęła. No, jeden zawodnik, tylko AJ wpadł między kule. A tak każdy radzi sobie z tą przeszkodą, której my, Juras, też obawialiśmy się oczywiście w czystej teorii. Podwójna latająca wiewióra. I te uchwyty, które trzeba bardzo mocno złapać. Bardzo dobry skok. Teraz szybciutko na siatkę, bo patrzymy szybko na zegar. 3 minuty 25 sekund jeszcze ma Wojtek Rychlewski na przejście pierwszego toru wielkiego finału. Dobry czas. Teraz szybko przeciągać się pod siatką, żeby tutaj się nie zaplątał. Te sekundy uciekają. 3 minuty i 6 sekund do końca swojej próby ma Wojtek. Świetnie. Oj, cały czas z takim smutkiem w oku troszeczkę Kuba Zawistowski patrzy na swoich kolegów z branży. On chciałby sam spróbować się tutaj i pewno byłby jednym z faworytów do podobnego zwycięstwa, ale jego w programie już nie ma. Te eliminacje kosiły konsekwentnie wielu faworytów, jak Iwan Kochuć, Piotrek Hejma, Maksim Ryżnik, którego też nie widzimy. No, są problemy tutaj z tą drugą tyczką. No, zostajemy może przy tej nazwie. Zmęczony Wojtek Rychlewski. 2 minuty i 20 sekund do zakończenia. Teraz kolejną trzeba chwycić, ale ona jest bardzo daleka. Jest, ma w uchwycie. No jeszcze tylko jedna i będzie na mecie kolejnej przeszkody. 2 minuty i 6 sekund do końca. Ale szpalą już te mięśnie. Widzimy grymas bólu rysujący się na twarzy Wojtka Rychlewskiego, ale daje z siebie wszystko, chociaż już coraz ciężej się utrzymać wobec tego, że jest stres, jest zmęczenie. Ręce się pocą, rury są względnie śliskie. On walczy i odpadł niestety. Nie było już z czego próbować zejść ze spaceru hydraulika. Jest i nasze Ninja Witcher koło Last Man Standing. Także był jednym z faworytów tego programu, a za band ogląda to, co dzieje się na torze finałowym. Zły dzień dzisiaj. Nie było w ogóle energii. No, cóż, innym razem.